Dobra, kolejny vlog, kolejny vlog, kolejny vlog, kolejny vlog. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam was na ósmy pomlok na moim kanale. Tak, wiem, że znowu będą komentarze pokroju, że ej, ale obiecałeś, że będzie pomlok o wspomnieniach z gimnazjum. Albo, no, mówiłeś to w poprzednim odcinku. Gdzie pomlok? Gdzie pomlok? Wspomnień z gimnazjum. Okej, spoko luz. Wiem, obiecałem, przepraszam, że słowa nie dotrzymałem. Będzie już za jakiś czas. Po prostu postanowiłem, ponieważ przeglądałem sobie nagrania z tamtych pomlogów i nie mówiłem tam nic takiego o tym, że wiecie, numeracji tych pomlogów. Czyli nie mówiłem na przykład, że hej, to jest na pewno pomlog numer 7, 8, 6. Więc po prostu postanowiłem, że w chwili wytnienia, kiedy jestem jeszcze w trakcie montowania tych vlogów, to postanowiłem, że po prostu porobię też trochę takie krótsze vlogi, bo nie będę ukrywał, ale czasami tematy na te vlogi się kończą i czasami nie mam pomysłów. A myślę, że to będzie idealny pomysł, bo będzie zahaczał o moje początki na YouTubie, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o takim portalu, w którym możecie sobie zadawać pytania, możecie być w jakiś sposób anonimowi i po prostu czasami macie taką, wiecie, opcję, że tam możecie wcisnąć sobie losowe pytania i tak dalej. Ale oczywiście, zanim jednak powiem na temat tego, chciałbym, żebyście tutaj weszli w taki pewien kod Ask.fm, czyli innymi słowy portal, który w pewien sposób zintegrować się, tak w moim mniemaniu, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale tam mogłeś zadawać pytania i w jakiś sposób wchodzić w jakiekolwiek konwersacje. I dzisiaj sobie po prostu poczytamy najciekawsze albo jakieś głupie pytania, które ktokolwiek mi kiedykolwiek zadawał. Tak więc od razu mówię, że jeżeli czyjeś imię i nazwisko się pojawi, to po prostu będzie tak zwana cenzura, ponieważ no, wiadomo, że nie chcemy, żeby tego typu rzeczy się pojawiały, nie? Żeby potem nie było, że ohoho, tutaj coś, tutaj RODO, ej, policja tutaj, kajdanki. Chodź tutaj, idziemy sobie na komisariat, żeby nie było. O, nie. Nie, takich rzeczy nie będzie, a dzisiaj poczytamy sobie pytania i odpowiedzi z mojego YouTube'owego Aska, a jak będziecie chcieli powtórzyć ten cykl, to piszcie w komentarzach, to może znajdę jakieś z mojego prywatnego konta, to poczytam jakieś ciekawe odpowiedzi, a zatem zagłębimy się, rzućmy się głęboko pod wodę w te pytania i odpowiedzi. Ale zanim jednak zacznę, jest jedna rzecz, którą chcę wam pokazać. Pamiętacie, jak kiedyś obiecałem wam, że pokażę wam, co jest za green screenem? Bo wiem, niektórzy są pewnie ciekawi tego, co tam się znajduje. Tak więc, tak jak widzicie, jest druga część pokoju. Więc dla osób, które są ciekawe, co było za green screen, to widzicie m.in. ten, co tutaj mamy. Starzy wyjadacze mojego kanału, co widzieli jeszcze, jak nagrywałem z tą właśnie lepszą kamerką Logitech C920, no to będą wiedzieli, o co chodzi. Po prostu zanim miałem tą płachtę nabyka zieloną, to było widać to jakby wszystko. Chociaż ten pokój wielokrotnie przechodził zmiany, bo tutaj na przykład tej szafy kiedyś nie było, tylko była ta komoda. Ale jak widzicie, no szykujemy się do świąt, tak więc stąd ten taki bałagan i przy okazji woda jest. Tak więc mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości, co ciekawego znajduje się za mną. A teraz wracamy do rzeczywistości. Pocieszyli się? Zobaczyli? No to myślę, że nadszedł czas na przegląd Aska. No dobra, zatem jesteśmy już na Asku i teraz macie zupełnie taką inną trochę perspektywę. W ogóle ja tutaj chyba byłem niezłym fanem Spyro 2, skoro ustawiłem sobie nazwę, a raczej logo po prostu z wallpaperem ze Spyro 2. Ciekawe. Dobra, zaczynamy od pierwszego pytania. Ulubiona gra na PlayStation 1? Crash Bandicoot, Rayman, Harry Potter i tak dalej. No to tutaj akurat normalnie odpowiedziałem, więc raczej nikogo nie powinno zdziwić moja odpowiedź. Jakich owadów się boisz? Osy, szerszenie, bąki. No, to też jest w miarę normalne pytanie i w miarę normalna odpowiedź. Jakich youtuberów oglądasz? Polski Gamer 17, Nostalgia G, Husiek czasami, Mister Chomski oraz Biogames TV. I tutaj w ogóle to jest śmieszna sprawa, bo nie mam pojęcia, czemu dałem to czasami. Nie wiem, mogłem od razu normalnie podejść do tego
pytania i normalną odpowiedź dać, a nie, że czasami, no bo to tak samo by było jakby, nie wiem, czasami robił coś innego, o, czasami to, czasami tamto, wiecie, to tak słabo brzmi. I teraz oczywiście perełka, z czego ja mam największą bekę, po prostu kiedy ja wracam sobie do tego konta i mówię sobie HEM! To było po prostu głupie z mojej strony. Najgorsza gra na PlayStation 1 według ciebie i twojego zdania. Uważam, że Mario, nie przepadam za serią, strasznie mnie nudzi. I teraz tak, nie mam pojęcia, czy ja to robiłem kompletnie jako tak zwana kappa, ale po prostu dziwię się, że ja dokonałem takiej odpowiedzi, wiedząc, że Mario nigdy nie wyszedł na konsolę Sony, więc to jest po prostu takie ale przypał. Podasz Scape. Jestem pod nazwą Michu1375. No i tutaj oczywiście normalna odpowiedź, bo był jeden widz, który chciał ze mną koniecznie na Skype'ie pogadać. To były jeszcze czasy, zresztą czekajcie, kiedy to było. Jak widzicie, o ile widzicie datę, to było w 2014, więc no, nie będę tego ukrywał, ale wtedy jeszcze takiego czegoś jak Discord nie było. Jasna sprawa, możecie powiedzieć, że był TeamSpeak. Nikomu się nie widziało, żeby kupywać albo zakładać TeamSpeaka po to, by pogadać z jedną osobą. Już bardziej się opłacało tego Skype'a, moim skromnym zdaniem. Albo GG, albo GG, innymi słowy, dla tych, co nie ogarniają. Masz do wyboru trzy gry. Rayman, Crash, Spyro. Wybierz jej od kolejności od pierwszego miejsca do trzeciego miejsca. Na pierwszym miejscu oczywiście Crash, kto by się tego spodziewał. Na drugim Rayman, na trzecim Spyro. Przyznam szczerze, że jedyną grą z serii Spyro, którą udało mi się przejść, to Spyro 1, bo zawsze gdy próbowałem w dwójkę, to albo miałem reset kompa, albo problemy z emulatorem, to samo było z trójką. No i tutaj w sumie z jednej strony to była prawda, ale z drugiej strony taka trochę przekłamana, no bo Spyro 2 udało mi się koniec końców przejść za dzieciaka i to nawet na konsoli oryginalnej, tylko nie wiem, czemu mi kompletnie ten aspekt wyleciał z głowy i dałem coś takiego. No cóż, takie życie. Lubisz Minecrafta? Nie mam nic do tej gry. I to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo jak spotykałem się z większością Askowiczów, no wiem, że to może być trochę takie też przekłamane, ale jeżeli chodzi o takich YouTube'owych, to duża część osób bardzo mocno, nie wiem, miała jakiś niesmak do Minecrafta. A ja podchodzę takiego, że nie mam nic do tej gry i niektórzy z moich widzów byli tacy, że o kurde, ktoś z małych kanałów nie ma nic do tej gry, mimo że ma content retro. Wow! Wiesz, jak przegrywać gry na PS1? Jeśli tak, to powiedz jak, bo ja mam PS1, ale nie mam Crasha. Mogę nagrać poradnik jak coś, ok, XD. Znaczy, tu było znak zapytania i dwukropek D, ale wiecie, o co chodzi. Poradniku nie będę wam przedstawiał, ponieważ wiecie, jesteśmy family friendly, a nie wchodzimy w takie szczegóły jak arrr. Ej, mam pytanie, czy nie lepiej byłoby ci nagrać serię z gry Medieval, Clonoe lub Final Fantasy 7 niż Tom i Jerry? Wiesz co, a spróbuję Medieval. I tutaj było trochę takie też przekłamane, no bo na dobrą sprawę i tak nagrałem to Tom i Jerry, tak więc wyszło na jedno i to samo. Ale taka od razu mała dygresja i małe powiedzonko do wszystkich osób, co będą próbowały mi mówić, że ej, to po co nagrywasz Crash, Spyro? Zagraj w The Walking Dead, albo zagraj w Gothica. Pamiętajcie, że w głównej mierze decyzja jest jedyna i tylko po mojej stronie. To jest raz. Dwa. Ja muszę mieć ochotę na te gry. A to, że już ktoś jest niecierpliwy i ciągle mi wypisuje, że ej, nagraj tego Devil May Cry'a, bo obiecałeś kiedyś tam, albo ej, nagraj Gothica, bo fajnie byłoby cię zobaczyć w tej grze, no to po prostu słuchajcie, ja nikomu nic nie obiecuję, po prostu przyjdzie czas, to nagram. Tyle. Będzie jeszcze jakaś część Crasha nagrana. Tak, tylko chcę skończyć poboczne gierki na PS1, by zacząć Crasha na PS2. No i tutaj praktycznie to było trochę też takie przekłamane, bo definitywnie maraton Crasha później tam się rozwinął na początku 2015, znaczy odpłukać nie na początku 2015, tylko na początku wakacji w 2015, czyli to był gdzieś tam 20 któryś czerwiec. Zresztą tam pewnie jak dokopiecie się do Crasha The Wrath of Cortex, który rozpoczął drugi maraton Crasha, to będziecie wiedzieli i będziecie mieli kompletną datę przesłania i zobaczycie tam. Gdzie mieszkasz? Nie pytam o dokładny adres, tylko o miasto. Gdynia. Zagrałbyś ze mną i dwoma moimi kolegami w Red Alert 3 Multiplayer? Jak coś możesz mnie dodać na Skype i jeszcze się dogadamy? Pod jakim filmem jest, będzie link.
pod ostatnim odcinkiem Spidermana, który będzie jutro w niedzielę, 14.09.2014. O, czyli to był jakby ostatni let's play w, tak jakby na lato, no bo później się zaczęła, wiadomo, tam końcówka września, początek października, już się zaczyna ten jesień przecież. O, i tutaj mamy naszego słynnego pana pixelizegame.pl, zwany jako Pixel de Retro. Pierwsze pytanie, kiedy Sonic? Sonic będzie za parę gierek, czyli po drugim maratonie Crasha. Kiedy Sonic? Spokojnie, już niedługo. Jaki jest lub był twój ulubiony przedmiot w szkole? Nie ma takiego. No i to też trochę takie przekłamane, bo miałem ulubione przedmioty, a mianowicie moimi ulubionymi przedmiotami zawsze była tam, wiecie, informatyka, trochę tam WF lubiłem w sumie. No i artystyczne, mimo że mam złe wspomnienia w technikum, to jednak ech tam, co mi szkodzi. Będzie jeszcze jakiś Q&A? Będzie. No i tak jak obiecałem, słowa dotrzymałem, bo po Zagrajmy na luzie, gdzie robiłem tam Q&A z Raymana Advance, oczywiście tam mogę linki zostawić w opisie, ale jak coś, to możecie sobie tam zobaczyć, zjechać na sam dół od najstarszych, to zobaczycie tam, gdzieś on będzie. Zagrajmy na luzie w Rayman Advance i tam po prostu robiłem Q&A, bo robiłem filmiki po godzinę, czasami półtorej godziny, to były już wtedy początki na YouTube, a już robiłem takie masakrycznie długie odcinki. To było coś. Miło tak wrócić do tak zwanego Back to Future. Jaki był najlepszy film 2014 roku? Oj, nie wiem. Nagrasz może kiedyś Klonoe lub Final Fantasy VII w przyszłości? Klonoe nagrałem, a Final Fantasy to teraz nie ma. Kiedy Sonic? Ale CD XD. No tak, bo jeszcze robiłem tutaj tego let's playa z Sonica CD. Tylko że to nie był taki oficjalny let's play, bo potem gdzieś pod koniec wakacji pojawił się oficjalny już let's play z Sonica CD z wersji na PlayStation 3, a tamten to był z wersji Sega Gems Collection. I to była ta oryginalna wersja, wiecie, Sonica CD z Mega CD i tak dalej, czy tam Sega CD. Grasz lub grałeś kiedyś w Chrono Cross? Niestety nie grałem. I do teraz nie zagrałem. Grasz lub grałeś w Chrono Trigger? Nie kojarzę gierki, ale z chęcią ją poznam. I do teraz jej nie poznałem. Tak by the way. Masz kanał na YouTubie? Tak, zwie się pomidorowy.pl. No, tutaj jeden z moich widzów, Golden Lisiasty, który gdzieś tam się kiedyś pojawił. No, już go niestety nigdzie nie widzę. No, ale miło sobie tak wrócić i zobaczyć na widzów, którzy tam kiedyś się mocno udzielali na kanale. To jest bardzo fajne. Obserwuję, dwukropek P. Cieszę się. Co słychać? Od Dominika. Dobrze. Kto jest twoim autorytetem? Polski gamer EX. Od Dominika. Albo EX, jak chcemy sobie nazwać. To było drugie konto polskiego gamera 17. No dlaczego jest autorytetem? Ponieważ to dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem i tak jakby byłem i dotychczas jestem jego inspiracją. Już może teraz tak nie widać mocno tej inspiracji, ale jednak. Tak więc to dzięki niemu jestem tutaj, gdzie jestem. No i większości znajomym, czyli m.in. Chrystkowi i tak dalej, ale mógłbym to w nieskończoność wymieniać, ale no niestety to nie jest film na ten temat. Tak więc to tyle, co ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to. Tak więc to było dosłowne przedstawienie, co tam pisałem kiedyś na Asku i jeśli chcecie, to możecie skomentować, co sądzicie o tych odpowiedziach, pytaniach, czy wy byście dzisiaj zadali lepsze pytanie na takim asku. Kurde, gdybym sobie tylko przypomniał mail, to może bym reaktywował to. Tylko się zobaczy w swoim czasie, może mi się uda ten. Wiecie co, sprawdźcie, nie wiem, sekcję komentarzy pod tym filmem, pod tym pomlogiem i może tam coś się jednak okaże. Tymczasem ja się z wami żegnam, to był krótki pomlog, bo chciałem w sumie zrobić. Zresztą osobiście uważam, że o ile tematycznie to wszystko fajnie wygląda, bo wypowiadam się o jakichś tam swoich, nie wiem, akcjach z przeszłości, wiecie, tam jakieś moje wspomnienia, moje tam jakieś ten, zainteresowania, tak, powinienem też troszeczkę w bardziej precyzyjny sposób prowadzić tej serii i powinienem też właśnie takie, powiedzmy, brudy na samego siebie wyciągać na asku, to jest po prostu piękne. Może jeszcze jak gdzieś znajdę coś ciekawego, to kiedyś tam będziemy kontynuować serię właśnie z takich askowych tych, bo mam jeszcze mój prywatny profil, na którym również były ciekawe perełki, ale o tym nie chcę, że tak powiem, rozmawiać, bo czasami jest mi aż wstyd tego, co ja tam w ogóle odpowiadałem. Tak, taka mała ciekawostka i mała taka dygresja. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że dzisiaj tego 30 listopada to się nawet pojawi, czemu nie. To byłem ja, to byliście wy. Jeżeli wam się spodobało, to zostaw łapkę w górę, albo zostawcie w sumie łapkę w górę.
Napiszcie jakiś ciekawy komentarz, czy wy też macie jakieś takie trochę przypały z Askiem. No i co jeszcze? Zapraszam na grupę, tam macie link w opisie. Do zapoznania się również z fanpage'em i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się content, jaki prowadzę, to możesz zostawić subskrypcję oraz dzwoneczek. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Na razie i cześć! Mogę to pieprzyć, najbardziej hejtowany raper w Polsce, wierz mi. Minęły czasy, gdy byliśmy dziećmi, czasy, kiedy poznawałem, kurwa, tą kulturę. Od podszewki, od koncertów, freestyle pod pałacem i podziemia. Karwa na kulera, czas wiele pozmieniał. A nielegale za ostatni kwit i marzenia, żeby być w tym. A ty się pytasz, skąd czas to